Dzień dobry, nazywam się Maria Sikorska. Dziś porozmawiamy o umowie o wolnym handlu między Wielką Brytanią a Nową Zelandią. W studiu witam Pawła Wyrzykowskiego, analityka sektora Food and Agri Banku BNP Paribas. Dzień dobry. Dzień dobry. Wielka Brytania i Nowa Zelandia osiągnęły porozumienie w sprawie umowy o wolnym handlu. Jakie są najważniejsze postanowienia, jeśli chodzi o sektor spożywczy? Rzeczywiście, w ubiegłym miesiącu Wielka Brytania i Nowa Zelandia osiągnęły porozumienie co do najważniejszych postanowień umowy o wolnym handlu. W ramach tej umowy w zasadzie wszystkie cła na produkty zostaną zniesione w tym handlu dwustronnym, a trzeba zaznaczyć, że w wypadku niektórych produktów obecnie te stawki celne wynoszą nawet 20%. W wypadku większości produktów te stawki zostaną zniesione od razu po podpisaniu umowy i tak będzie w przypadku Nowej Zelandii. Jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, to 97% pozycji celnych zostanie od razu uwolnionych po podpisaniu umowy. W wypadku tych 3% zostaną zastosowane okresy przejściowe, w których będą wprowadzane kontyngenty bezcłowe celne, których ilość będzie też zwiększana, a po kilku lub kilkunastu latach, w zależności od produktów, również te cła przestaną obowiązywać. W przypadku tych 3% one dotyczą głównie produktów spożywczych, takich jak wołowina, mięso baranie, czy też produkty mleczarskie, takie jak masło, sery, ale również świeże jabłka. Jak to, o czym Pan mówił, wpłynie na brytyjskich konsumentów żywności i brytyjskich producentów żywności? W przypadku brytyjskich konsumentów są to dobre wiadomości, gdyż uzyskają oni dostęp do większego portfolio produktów po konkurencyjnych cenach. W przypadku producentów żywności te wiadomości nie są optymistyczne. Już teraz producenci jagnięciny czy producenci produktów mleczarskich zwracają uwagę, że koszty produkcji tych produktów w Nowej Zelandii są niższe niż w Wielkiej Brytanii, a ten zwiększony eksport może spowodować pogorszenie ich sytuacji finansowej. W tym przypadku rząd Wielkiej Brytanii w pewien sposób uspokaja i mówi o tym, że na te produkty akurat zostaną wprowadzone właśnie te okresy przejściowe, o których mówiliśmy wcześniej, po to, aby ci producenci mogli dostosować się do nowej rzeczywistości. Mówił Pan o zniesieniu ceł na produkty mleczarskie. Jak umowa o wolnym handlu między Wielką Brytanią a Nową Zelandią wpłynie na unijnych eksporterów? Dla unijnych eksporterów ta umowa pomiędzy Wielką Brytanią a Nową Zelandią nie jest optymistyczna. Trzeba zaznaczyć, że dla Unii Europejskiej Wielka Brytania jest największym odbiorcą zarówno serów, jak i masła. W przypadku serów do Wielkiej Brytanii trafia 36% ogólnego wolumenu eksportu. Jeżeli chodzi o masło, ten udział w Wielkiej Brytanii mamy 22-procentowy. No to pokazuje, że to jest duży rynek zbytu. A tak jak w przypadku Wielkiej Brytanii, tak samo w przypadku Unii Europejskiej, koszty produkcji mleka i w konsekwencji produktów mleczarskich w Nowej Zelandii są niższe niż w Unii Europejskiej, no co spowoduje pogorszenie pozycji konkurencyjnej unijnych eksporterów. Dziękuję serdecznie za rozmowę, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia.